Witam, ja jestem Zenek, to jest Might and Magic Duel of Champions. Ja jestem dalej przeziębiony, także będę kaszlał prawdopodobnie podczas nagrywania tego odcinka. Jeżeli komuś to przeszkadza, to od razu uprzedzam, że po prostu będę to robił, bo boli mnie gardło i nie mam zamiaru się jakoś męczyć z tym strasznie. A myślę, że to kaszlanie to jest, nie wiem, jakiś tam zwyczajny odruch, ludzki czy nieludzki. W każdym razie zwyczajny odruch, który po prostu każdy kaszle, gdy jest przeziębiony i nikt nie ma z tym problemów. I ja nie mam zamiaru też robić z tego jakiegoś wielkiego halo czy wielkiego problemu podczas nagrywania filmików. Dzisiaj pogram Kaiko ponownie. Boże, że to dobrze napisałem. Kaiko, tak to się pisze. Kaiko 460 Open. Zaczyna się, Chryste. Jak ten deck wygląda? Jest taka talia troszkę, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, taka trochę na bogato, bo jest sporo epików. Fajne są kombosy, sporo fint, jest żarłacz obronny, jest pieśń straceńców, która daje nam możliwość zagrania łombo combo takiego na sucho, więc no, jest dość spoko bez tych lodowych drzask, które są zaklęciem magii wody. Ale może od początku. Co my to mamy? Z wydarzeń 4 tygodnie podatków, 4 razy tygodnie wiedzy. Stwory to słowik, cicho ciemna 4 razy kabuki, 4 razy 2 razy błogosławiony duch z jeziora. Koralowa kapłanka 4 razy, 4 razy uwodzicielka kabuki, 4 razy wybranka fal, w sumie raja. Coś epickiego, włóczęga, wydm, sajamy, żarłaczny obrońca 4 razy, raja sycząca kusicielka raz, zafiria niebieska raz. Zaczyna się, Chryste. 19 zaklęć to jest 3 razy promień, 4 razy gejzer, 3 razy uderzenie błyskawicy, raz pieśń straceńców, światło jutrzenki, potęga morza, siatka błyskawic, 3 razy, 3 razy lodowy meteor. No Kaiko jest świetna, bo ma 3 szkoły magii i każda z tych szkół magii ma fajne epickie zaklęcie, więc no warto jest je po prostu tutaj grać, te epiki, bo są dość silne, ale niestety trzeba to grać faupen ze względu właśnie na te epiki. No i jeszcze parę stworzeń tam, bodajże co tu jest zbanowanego. Ta ziomalka zbanowana, epicka, cichociemna i włóczęga jest zbanowany ze standardu, więc no w sumie dużo kart z open tutaj aż tak nie ma, no ale parę jest. Dobra. 59 kart, 460, talia do grania w formacie otwartym. No i pykniemy sobie tą Kaiko. Naprawdę fajnie się ją gra, szczególnie jeśli można odpalić to łombo combo. Mnie to zawsze bawi, jak przeciwnik się poddaje po czymś takim po prostu. Zobaczymy, co tutaj uda się tym ugrać. Ostatnio całkiem fajnie mi się nie ugrało. Dwa razy podczas ostatniego odcinka udało się odpalić łombo, więc naprawdę udany odcinek. Problem w tym, że cały czas kaszle i to może niektórym ludziom... O, napiję się syropku właśnie. Taki dobry syropek. Miodziu. Jakie syropki to mogłem kuźwa pić przez cały rok. Słodki, jakiś malinowy czy coś. Taki kurczę. Zajebisty, no. 125 ml, fajnie. Szkoda, że tak szybko się kończą, bo ja te syropy to normalnie piję jak sok. Jakbym mógł, to bym taki syrop w ciągu jednego dnia wypił pewnie. Tylko nie chcę szarżować. Ale naprawdę spoko sprawa. No dobra, z tym mistrzem czy to jest taki właśnie problem, tak jak mówiłem ostatnio, że przeciwników strasznie długo tu się szuka, Chryste. Czasami nawet po 3 minuty oczekiwania na przeciwnika jest, więc po prostu wypas. Trochę denerwuje mnie ten mistrz, szczerze mówiąc, wolałbym chyba spaść na mistrza 2 znowu. Tamte pojedynki jakoś tak, chociaż tutaj naprawdę jest sporo oryginalnych decków. Żeby wygrać, to trzeba się trochę nagimnastykować, a szczerze mówiąc, tak tylko nie mówcie nikomu, trochę mnie to męczy. Po prostu na mistrzu 2 łatwiej się gra. Dlatego chętnie bym wrócił do tego mistrzu 2, niż się mordował na tym mistrzu 3, szczerze mówiąc. Tam na randze jakoś specjalnie mi nie zależy. A tym ksormem mi coś odwaliło i zacząłem trzaskać wtedy te gry tym ksormem. Znaczy ksormem to bardzo łatwo wbić tego mistrza 3, to jest jak się ma jak się ma tego epickiego ksorma, to tam mówię, 10 gier pod rząd. 15 jest mistrz 3 bez problemu. Ale mówię, no ten mistrz 3 trochę mnie ta sytuacja tutaj, którą zostałem, trochę mnie denerwuje. Co ja chcę tu grać? Co to chcę?
to może mieć jakieś gniewy Arkata, cholera wiem, że to jest jakiś troll deck. Ten Malik, coś czuję, że to jest jakiś troll deck. Więc ten duch z Bajora może być nawet przydatny do czegoś. Sobie to zostawię. Chociaż nie, chyba to nie jest troll deck, bo on to gra tygodnie najemników. Może to jest jakiś rush? Zaryzykuję, zobaczymy. Jak ma pocisk, to pozamiatane. Nie ma, miodzio. Dobra, jak fajnie to Uz zagrał. Tylko czy jak to strzelać chce, czy nie? Pytanie, czy on tu gra te Fireballe, no ale nawet jak gra Fireballe, to... Jeśli to jest rush, to może grać Fireballa, bo to może być 4-4-1 na przykład. Całkiem grywalny rush na Maliku. Okej, no to... Proszę bardzo, coś takiego i lecimy dalej. Pajączek. Pewnie duch wyłapie licznik. Albo nie. Co tu robić? Co tu robić? Śpiącha? Magia? Chyba magia. I lecimy. Boże, kolejny pająk. Trochę mnie to nie bawi. No, to jest 4-4-1 na pewno. Dobra, coś takiego. No mam siatkę błyskawic, więc zobaczymy, co on tu zagra. Mogę to wszystko porazić prądem. A przynajmniej część, zależy jak zagra te jednostki. No, asasyn, no dobra, to chcę raszować. Pięknie, po prostu pięknie. Jeszcze zagraj go tutaj. Po prostu mistrzostwo świata. W sam raz pod siateczkę błyskawic. Gościu się obawiał jakichś tych meteorów, a dostał siatkę. To musiało boleć, zostały mu 3 karty. Tutaj co on to ma? Kurczę, blade Paosa. On tu pewnie gra do pałki jeszcze. Za 2, zniszczy Paosa, no dobra, za 1, góra. Tak, to pacniemy. No szkoda, że nie mam za 3, to muszę zagrać światło jutrzenki, a nie mam. Ze Fili raczej się nie opłaca grać. No nic, następna tura. Myślałem, że jakaś pożeracza ma albo coś. Ale niespecjalnie. Co tam wskrzesza? Fajnie, nic nie zagra w tej turze. To łapaj. Teraz tak. Kolejny rekin może być tutaj. Zagramy sobie światło.
pionka. Bomba i let's go. Mobilnik. Plus paos i zostają mi 2 punkty życia. Dobra. Czy ja to mogę wygrać? To jest tak. 6, tu będzie 8. Z tygodniem najemników. A on może mieć kolejnego paosa, więc tak trochę nieciekawie. Grać Zephyrię? Nie grać tej Zephyrii. Zagram sobie chyba ducha, bo jak będzie miał jakieś fireballa, to może być nieciekawie. Może też mieć pożeracza dusz, więc w sumie wypadałoby zagrać tutaj strzelca. I co, odpalić to, czy kurczę blade tydzień najemników? Pożyczone tygodnie najemników od razu nie odpaliłem, Chryste. Zrąbałem strasznie. Nie mam pojęcia, dobra, mniejsza z tym, trochę zrąbałem. No ale jeśli ma pało kolejne, to jest GG. Tak, nie farkato najlepiej. Kurczę, blada, myślałem, że tu nie gra gniewu, a jednak gra. Teraz się muszę znowu zawolować. No nic. Specjalnie się nie zawoluję. Bo jak dostanie paosa, to jest pozamiatana. Zagrałem tak, bo jakby miał jakieś pożeracza, więc mógłby zabić to coś pożeraczem. Może mieć też kurczę ten. Te kurczę. Tą kartę, która kopiuje, Boże, zaklęcia. Stwory, jak to się nazywa. Boże, mroczne odbicie. No dobra, czy to jest GG? Mam Zephyrię, to jest GG. Mogę to wszystko usmażyć, zabić na 100 sposobów mogę to zrobić, więc odpalimy sobie tak. Tak. Heja. Jest, udało się. Pomimo tego, że zrąbałem tam jedną turę, bo się za późno odpaliłem tydzień najemników, udało się to wygrać. No to zagramy sobie jeszcze jedną gierę. Całkiem grywalna jest ta Kaiko, naprawdę. Fopen. Fajny deck, naprawdę. Jeszcze te kurcze wombo combo jest świetne. Z kimś tu gram, nie wiem z kim, kto to jest. Gracz początkowy, niech to będzie. Duch z jeziora, jest tydzień wiedzy, okej. Okay. Sorry za kaszę, ale tak jak mówię, jestem chory, więc niestety będę kaszlał sobie. Kuszące 2 tygodnie wiedzy, ale chyba nie chcę ich zagrywać, tylko coś takiego. Pytanie, czy on ma fintę? Czy może mieć fintę? No i chyba ma. No fajnie to zagrał, podoba mi się to. Naprawdę podoba mi się to. Dobra, za 4. Co by tu zagrać? Grajmy sobie, chociaż on może mieć kurczę mosty tutaj. Dobra, tak, plus tak, to magia i lecimy. Chociaż ja wiem, trzeba zagrać jednak tutaj. To
I tak kosztuje 3 surowce, więc no 4. Jezus. Właśnie, czy on ma most? Pewnie ma. O, tydzień kurczę podatków. Troszkę tego kosztowało chyba. Tak, zagramy sobie hipnozę. Zabronimy temu typowi atakować. Bomba, bomba i lecimy dalej. Nie uciekniesz, panie. Hipnoza zrobi swoje. Boże, ten krab gra. No jest meteor. Ale co z tego, jak on mi zagrał tutaj Mizukami. Niespecjalnie mnie to bawi. Tak. Tak. Jak to zrobić? Mizukami nie może atakować. Ja mogę pacnąć to. Czy ja chcę coś zabijać, czy zagrać koksiura? To mi tak nie zabije, bo że musimy strzelić to chyba. Będzie tak. Teraz może mi to walność nawet gejzerem. Specjalnie wrażenia to na mnie nie zrobi. Chyba że uśmierci jakoś tego ducha z jeziora. Dobra, Mizu przestawił. To wszystko nie. No nie, 6. To musiało boleć. Gościu to gra jak jest tydzień podatków, lol, po prostu taki talent. O Boże, serio. Teraz tak, czy meteorem to pacnąć, czy nie, czy gejzerem? Pewnie podda grę za chwilę. To było do przewidzenia. Okej, okay, zwycięstwo w 4 minuty, co oznacza, że nagramy jeszcze jeden pojedynek. I oznacza to jeszcze coś, że ten Kaiko, czy w sumie ta Kaiko jest całkiem grywalna. No dobry deck, sporo epików naprawdę. I świetne szkoły magii ona ma. No i dzięki tym zmianom statystyk tej bohaterki, z jednego punktu przeznaczenia na jeden punkt siły, to rzeczywiście można fajne kurczę deki na nie składać tak naprawdę. 3 szkoły magii to jest niezły bajer w open, naprawdę. Musi mi tylko znaleźć kurczę przeciwnika, to będę cały w skowronkach.
No i oczywiście przypadłość mistrza 3. Przypadłość mistrza 3, czyli 3-godzinne wyszukiwanie przeciwników. No come on, seriously, 2 minuty czekania na przeciwnika. Wszyscy się boją mojej Kaiko po prostu. Jest taka zajebista, OP i w ogóle. I na dodatek jeszcze w open, że po prostu mała bania. Kurczę, ten duch z jeziora to jest naprawdę niezła karta. To tak robi grę czasami. On mógł mieć jakieś zaklęcia na ręce, ale tak naprawdę nie mógł w ogóle ich użyć. Bo ten duch z jeziora cały damage by przejmował na siebie z tych zaklęć. To jest naprawdę świetna karta. Naprawdę warto ją grać w takich dekach na stworach. Bo świetnie się sprawdza tak naprawdę. Tak się zastanawiam, czy trzeciego nawet nie rzucić sobie. Bo dwa to trochę mało. Belias, o, to może być fajny rush, tu mogę przegrać. Gracz początkowy. Dobra. Pieśniarka mi się nie przyda. Pieśniarka, może ten duch nie przyda mi się chyba. Chociaż on jakieś zaklęcia to chyba ma. Teraz czy on tu gra pomioty? Chyba nie. Albo i nie ma zaklęć, bo gra duże ma. No dobra. Gościu mi tu z jakimś naporem wyjeżdża. Pytanie, czy ma pocisk. Niespecjalnie chyba. Okej, panie dzieju, co ja mogę zrobić? Mam fintę. Mogę coś fintą przestawić. Albo gejzerem łupnąć, ale czy to się opłaca? Chyba niespecjalnie. Zresztą mam fintę za 4, boże, czemu ja tu się czaję jakoś tak dziwnie? Coś takiego. Tylko co przestawić? I gdzie? Chyba tego ziomka tu przestawię. Tak. Wyjdź tutaj. I zobaczymy, co on zrobi. Tutaj tak sobie pod gejzer to stawiłem. Trochę. Kolejna zaklinaczka. No, atakuj. Uciekł, cwaniaczek. No, tak jak mówię, ten Belias to jest taki dobry rush, więc naprawdę musiałbym mieć dużo szczęścia, żeby to wygrać. Nie wiem, chyba tego Beliasa nagrywałem, chociaż nie pamiętam. Nie, nagrywałem Beliasa 1-1-5 chyba jakiegoś, a to jest 3-3-1-2 chyba. To jest takie, kurczę, blade jakby Xorm, tylko że z inną pasywką. Więc to jest naprawdę dobre, szybkie. No może nie tak dobre jak Xorm, ale też fajne. I co ja tu mogę zrobić? To jest GG. Dla mnie. Jak się nie zawoluje jakoś sensownie. Coś takiego. No właśnie. Muszę się tego pozbyć. Tylko jak?
Sukub też mnie zabija. To jest GG. Nic tu nie zrobię. Muszę w sumie nawet bardziej Sukuba się pozbyć niż tej ziomalkcy. Więc tak, popacnijmy. No dostanę, ja nie to jest GG, to dostaje jeden, on odrzuca kartę i jest GG. To jest po zawodach, niestety. No albo zagra Sukuba kolejnego. I to tyle. To jest dobry rush, to jest, no tak jak mówię, to jest 3-2-2, więc to jest taki w sumie Cyryl albo Xorm, coś w tym stylu. No zagram sobie jeszcze jeden pojedynek. A, przynajmniej szybko dobrało przeciwnika. Boże, znowu ten ziomek. To będzie rewanż. W takim razie, z takim rozdaniem to dużo nie podziałam. Jest znowu duch z jeziora. Ulala, panie, te karty koleś dobra. Drugi duch z jeziora. No nie, serio, ja mam tydzień podatków. Dobra, to dobieram kartę. Za trzy. I lecimy. Szpigulec Sayame. Szpigulec Sayame, no. Żeby mnie tu nie połkował, to przestawimy karciochę tutaj. Zobaczymy, co kolej wyczyni. Trochę ma obozowisk. Ej, kurczę, blade. O Boże, to jakiś rush jest konkretny. Przedtem to mi się podobało, jak koleś dopierał. Walił tymi, kurczę, stertami złota w momencie, kiedy był tydzień podatków. Teraz już takiego błędu nie zrobił. Teraz to mnie trochę przeraszował. Coś takiego. Magia i lecimy do następnej tury. Jak fajnie. A tak się zastanawiam, a może ducha z jeziora zagrać? No dobra, to jest GG. Zagram sobie ducha z jeziora, yeah! To będzie, kurczę, konkretna. 6 damage, oh yeah! 8, sorry. Siatka błyskawic, tylko jak ją zagrać? Albo i nie. Teraz jak zadziała siatka błyskawic w takim wypadku? Znowu to wszystko tym przejmie ten błogosławieniec z jeziora na siebie? To jest GG dla mnie. Nic tu nie zrobię. Możemy przetestować najwyżej siatkę błyskawic, jak zadziała. Świetnie. Naprawdę świetnie. No, no i ile tam było? Dwie wygrane, dwie przegrane, takie szybkie? Dobra, no całkiem spoko. Gościu się tam udało mu zrewanżować. No i co, to by było na tyle. Tak czy siak, ta Kaiko jest naprawdę fajnym deckiem, bardzo grywalnym. Musiałbym nagrać sobie tego Beliasa chyba. Beliasa 3-1-2, boże, ja mam tu jakieś Beliasa 3-1-2. Open, jakieś pomioty, coś. No właśnie, no to jest tak jak mówiłem, to jest taki kurcze... Tylko to jest 3-1-2, a tamten on grał 3-2-2. A, to jest ten z tymi jamami nienawiści, to może być dobre. Ja jeszcze nim nie grałem, ja go sobie tylko złożyłem i jakoś nie miałem czasu nim pograć, ale myślę, że niedługo go sobie złożę, bo jest chyba naprawdę fajny. Na tych jamach nienawiści może być spoko, ta jama jest naprawdę fajnym kombosem. Jeśli po zagraniu jamy nienawiści nie masz w ręku żadnych kart, przeciwnik wyrzuca wszystkie karty, które ma w ręku, więc no, to jest spoko.
Możemy zdiskartować wszystkie. To się fajnie kombi z tymi, z ołtarzami zniszczenia. Jeżeli mamy trzy ręce na karcie, to odpalamy sobie taki ołtarz zniszczenia. Zostaje nam tylko ta jama nienawiści. Odpalamy tą jamę nienawiści, nie mamy kart na ręce i wywalamy wszystkie karty przeciwnikowi z ręki. To jest naprawdę spoko opcja. Ten deck musi być fajny, muszę go przetestować, tego Baliasa. Dobra, tak czy siak Kaiko też jest całkiem spoko. Jeszcze może kiedyś coś z niej nagram, zobaczymy. Tak czy siak fajny epicki deck z fajnym wombo combo itp. Dobra, z mojej strony to tyle, dzięki wielkie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie, hej!